artysta przygotował zaraz po śmierci doktora, gdzie starał się chyba opowiedzieć całą jego historię. Ona jest napisana w dużym skrócie w naszym nekrologu do gazety danym, który stał się integralną częścią tego obrazu. Ktoś zobaczy portret, a powie, a kto to jest, prawda? I nie znając go, a tak to ma napisane, co, jak i kiedy, prawda? Więc od razu wtedy jest ta historia o tym człowieku. Często jest tak, że malarze malują po to, żeby właśnie obraz się podobał, żeby szukają różnych technik, zestawów kolorystycznych. Natomiast naprawdę sztuka do nas przemawia przez to, jeżeli autor ma coś do powiedzenia. Chciałem zwrócić Państwu uwagę na ten tutaj obraz, gdzie mówiłem właśnie, że dotyka on takich spraw ostatecznych, bo wyraża właściwie w mojej interpretacji sytuację człowieka każdego, który podąża gdzieś w życiu, ale koniec na biegunach, więc właściwie nie przesuwa się. Po stronie tutaj tej lewej, czy prawej na obrazie są jasne kolory i pełne nadziei, tęczy, jakiegoś dobra, do którego dążymy, które chcielibyśmy w życiu zrealizować. A tu z tyłu koszmary rozmaite. Ciemne kolory, łańcuchy, strachy, przerażenie, które zło jakieś, które człowieka dotyka i od którego usiłuje uciec. Ale ponieważ koń jest na biegunach, więc daleko nie ucieknie. Więc właściwie jest udziałem każdego człowieka w każdej chwili życia jedno i drugie. Można się bujać, gonić myślami dalej, ale się jest w miejscu po prostu, że dalej fizycznie nie odleci człowiek. Może myślami być daleko, ale jest na miejscu. Jest jakaś próba indywidualizacji i trochę podpatrzone może nawet gesty doktora Kowala, takie jego ulubione podparcie się rękami. Pani Renata Bujak jest znaną malarką krakowską. Ukończyła wprawdzie Wydział Wokalistyki na Akademii Muzycznej w Warszawie, ale jej prawdziwą pasją, i to od dziecka, jest malarstwo. Z klubem Hestia związała się, jak już wspominałam, ponad 20 lat temu. Miała wiele wystaw indywidualnych i zbiorowych, zarówno w kraju, jak i za granicą. Duży dorobek artystyczny Renaty Bujak znajduje się w oddziałach Szpitala Babińskiego, między innymi na oddziale dziennym Szpitala Babińskiego, który w tym roku obchodzi jubileusz 25-lecia istnienia. Inicjatorem powstania oddziału dziennego i klubu twórców Hestia jest pan dyrektor dr Andrzej Kowal. Prosimy o zabranie głosu. My od lat się przyjaźnimy. Pośród zebranych osób jest wielu serdecznych przyjaciół pani Renaty i moich osobiście. Także jest to również nasz wspólny sukces. Jeszcze raz bardzo serdecznie gratuluję. Dziękuję panie dyrektorze, dziękuję panie doktorze. Dziękuję wszystkim osobom, które tutaj przyszły. Jestem niezmiernie zdziwiona, skąd się Państwa tak dużo wzięło. No nie, no więcej nie potrafię, bo to już tyle lat, już nie miałam kontaktu z tym śpiewem. No, ja pięknie śpiewałam. Mówili, że ja śpiewam z jajem. Ja w ogóle się starałam 3 razy na Akademię Sztuk Pięknych. Śpiew, którego się uczyłam, jakoś się mijał z malarstwem. Także trochę malowałam, a trochę śpiewałam. Dowiedziałam się, że no jest tam taki jeden dopiero w Krakowie, taki oddział dzienny dla chorych psychicznie. No i właśnie tam spotkałam doktora Andrzeja Kowala. To
pewnego razu przyniosłam mu obraz, który namalowałam, taki obrazek, który namalowałam i mówię, że chcę mu to pokazać. On mówi, dobrze się składa, proszę pani, bo my właśnie urządzamy taki, właśnie taki klub twórców robimy i proszę raz na dwa tygodnie i przynosić nam malunek zrobiony. No i tak się zaczęło właśnie, że zaczęłam to malować. No miałam farby jakieś dobre farby i tak dalej, no i po prostu zaczęłam malować. Ja ewoluuję. No i rzeczywiście tu mam taki rulon prac, które po prostu zachowałam, bo one były, te prace były, jakby to powiedzieć, to były odrzuty z eksportu, nazwijmy to tak, odrzuty z eksportu. Ja je trzymałam i w tej chwili ja je wyciągnęłam z powrotem na światło dzienne i chciałabym, żeby to zostało zaprezentowane, te knoty, bo uważam, że to właśnie były knoty, żeby one po prostu wskazywały na drogę do uzyskania malarstwa teraźniejszego. O, na tym obrazku jest tutaj wzięty wzór z Botticellego. Bo powiedział doktor Kowal, powiedział, że żeby coś namalować, to trzeba coś zobaczyć. No i dopiero od niedawna, no, 3 lata nie malowałam, bo no, tak się złożyło, że nie mogłam, a wreszcie zapragnęłam malować. Jako jeden z takich nielicznych pacjentów dość interesował się inną sztuką. Czyli dużo czytał i oglądał albumy, miał swoich ulubionych malarzy. Myślę, że tutaj trochę mi się na temat Picassa, czy bardziej może Legera w tej pracy, aczkolwiek zawsze jest oryginalny. W oddziale rehabilitacyjnym dalej znajduje się jego praca, gdzie na jednej desce pokazuje 4 różne stylistyki, które dla niego były charakterystyczne. Jedna jest taka, druga nawiązuje do tej konwencji, trzecia wreszcie jest taką, gdzie buduje formy wyłącznie trochę jak na poprzedniej pracy równoległymi barwnymi liniami, no i wreszcie są takie, gdzie stosuje rzeczywiście barwną plamę. Świat to nasz World Speedway Champions. Jak się wyszło na balkon, to było słychać, jak żużlowcy ćwiczą przed zawodami. No to się szło na żużle. Każde pokolenie, jeżeli nie wytyczy się trajektorii jak żużlowiec na zakręcie, gdzie nie ma tych, jak to mówią, nierówności, to wtedy się człowiek gubi, zniechęca do życia i tak dalej. Nie ustawałem po poszukiwaniu tych nowoczesnych obrazów, które chciałbym u siebie mieć na ścianie za świętego obrazka Jezusa Chrystusa, którego ojciec preferował. Ja zacząłem malować jak opart. To jest ta sztuka tych linii położonych, że parzyło oczy, albo oczy się psuły, jak się zbyt długo patrzyło na obraz. Początek lat 60. Jest miłośnikiem Beatlesów, Rolling Stonesów, The Rebels, animalców. I to mi zostało. Te dwa tematy jako mocne, piękne przeżycia.
tu jest jakiś film chyba. No jest. Tu jest jakiś film z obrazami chyba. Byłam taka ładna, że jak tylko mogłam, to jak zauważyłam, że już jestem tego dnia ładna, to szłam do fotografa i robiłam zdjęcie. Patrzę się, o, tu jest Wałęga i ja. Taki kolektyw był właśnie nasz dobry i każdy się wyszanował, pomagał jeden drugiemu. I wystawy były, i wyjazdy, plenery. Czuliśmy smak roboty, można tak powiedzieć. Smak roboty. Nikt się nie interesował sztuką na siłę. Nikt nikomu nie wyznaczał, żeby zrobił obraz na siłę. Jak w fabryce, co plan jest i musi się wykonać. A ta swoboda. To dawało też tym ludziom siłę i poczucie własnej wartości, co znika bardzo często w chorobie psychicznej. I poczucie przynależności do świata, tworzenia czegoś, niezupełnej obcości tego świata. Bardzo dużo ludzi przewinęło się przez doktora jako lekarza, jako człowieka. Miał tą zdolność taką i rozmowy spokojnej i wyczuwania u ludzi jego zapotrzebowań, może psychicznych, w jaki sposób pokierować nim, doradzić, ja bym tak powiedział więcej. Umiejętność słuchania, nie? Takie, że stwarza się taką przestrzeń, że rzeczywiście słyszy się, co drugi człowiek mówi, czy słowami, czy malowaniem, ale że słyszy się to, a nie słyszy się jak gdyby siebie w drugim. Wiem o tym, że wspierał bardzo, bardzo mocno artystów w malowaniu, w rysowaniu, w pisaniu i mnie również wspierał. Jestem autorką takiego tekstu, Rozważania około schizofreniczne. Piszę o tym, co się stało, jak się czułam po fakcie, kiedy zostałam ubezwłasnowolniona i poddana przymusowemu leczeniu. Czułam się skończona. Psychiatryczna, brutalna w moim odczuciu ingerencja w mój sposób postrzegania kazała mi wierzyć, że lekarze zaślepieni są ideologią wynoszącą to, co powszechne, nad to, co odmienne, w imię przystosowania się do życia w społeczeństwie, że gloryfikują zrównoważoną przeciętność kosztem indywidualizmu. W moich urojeniach było coś tak olśniewającego, jakieś pierwotne piękno, że stawiałam zaciekły opór wobec leczenia. Nie nawiązywałam więc z lekarzami dialogu, ponieważ żywiłam respekt względem treści podświadomych i nie chciałam ich tłamsić. Ja czuję się niestety osobą nieustannie obserwowaną. Na oddziale psychiatrycznym czuję się obserwowana przez psychiatrów, którzy przechodzą korytarzem. W trakcie rozmowy czuję się obserwowana, kiedy mówię. Czuję się obserwowana przez Boga katolickiego, który patrzy na mnie groźnym wzrokiem, w każdej chwili gotów wytknąć mi wszystkie błędy i niepowodzenia. I myślę, że to jest to, co w moich pracach jest na pewno zawarte. Tu jest dużo, dużo twarzy, dużo oczu i te oczy się we mnie wpatrują. I mam wrażenie, że przenikają mnie na wylot. Ja wychodzę z założenia, że ludzie są reakcją kosmosu. Są to takie opiłki żelaza, do których jak się przyłoży magnes, to one się układają w kształt tego magnezu, tego pola elektromagnetycznego, no ale potem wszystko się rozlatuje. Możemy uchwycić tylko tą chwilę pod działaniem tego magnesu. No. Jest tych spraw, powiedzmy, że jest tych spraw, z tego życia codziennego w tym człowieku jest tych spraw. Ileś, prawda? I mnie to pomaga na przykład. Zdobyć jakiś porządek, po prostu na sposób na to wszystko. Moje w domu po prostu działanie się jakieś artystyczne skończyło. No człowiekowi wystarczy, żeby był dobrym człowiekiem. A jeżeli ma zajęcie, pracę, to powinien wykonać, prawda, z jakimś szacunkiem do... No bo to. Doktor Kowal organizował takie konferencje, pacjent mógł do niego przyjść,
ze swoimi po prostu, ze swoją twórczością. Właśnie on stworzył to, tą czwórkę B, szkołę życia, te wszystkie, odnowił teatr. Dzięki niemu rozwinęła się w szpitalu rehabilitacja, dzięki niemu rozwinęła się arteterapia. Zawsze był wielkim zwolennikiem tej formy terapii, wykorzystania terapii niewerbalnych w pracy z pacjentem. To, co jest najważniejsze, co on tu po sobie zostawił w szpitalu, to jest pomnik, który powstał na 60. rocznicę likwidacji szpitala i eksterminacji pacjentów. Ten pomnik jest bardzo szczególny, ponieważ to jest forma, ma formę piety i obok są dwie tablice z nazwiskami naszych pacjentów, którzy zostali wtedy wywiezieni do Auschwitz i zamordowani, a część została zabita tu na miejscu i pochowana we wspólnym grobie na cmentarzu Czerwone Maki. Ci pacjenci mieli pozostać bezimienni. I to jest właściwie taka wielka rzecz, którą zrobił dyrektor Kowal, że on te nazwiska odnalazł przy pomocy oczywiście IPN-u, no i wielu innych ludzi i doprowadził do tego, żeby ten pomnik powstał. Teraz właśnie maluję doktora. Doktora właśnie jako człowieka, który właśnie pomógł ludziom. Pomógł, którzy mu spadali jakby za światów, prawda, z różnych stron życia do niego. No przypadkowi, to jest tak właśnie tutaj maluję. Na balonach, więc balon leci i przypadkowo tam trafia. I akurat być może ja też tam jestem gdzieś na tym, że zlądowałem koło doktora i dlatego tu zacząłem malować. Więc doktor był tą przyczyną, że do niego dużo ludzi zlądowało i jakby podjęło tą swoją działalność. No, która jest do dzisiaj, każdy z tego czerpie, prawda, ma przyjemność. No i dlatego dalej tworzę. Dalej jestem w tym temacie. Kontakt miałem z doktorem przez lata i tak to właśnie dobiegło tego czasu, że doktor właśnie już się przeniósł za światy, a przed nami jest następna droga. Przed każdym zresztą. Także tam spotkanie na pewno będzie. Są w tym zawarte takie wartości ogólnoludzkie, bo widocznym jest tutaj na tym obrazie jego dwie strony. Jedna strona, ta strona prawa jest taka, czy lewa, jakby się z tamtej patrzyło, jest taka ciemna, pełna przerażających jakichś wizji, postaci. W kolorystyce także taka bardzo groźna. I druga strona, taka jasna, pełna różnych dóbr takich społecznych, które człowiek może uzyskać, więc dom, dziewczyna. W kolorystyce jest to również widoczne, taka jasna i ciemna strona, a po środku postać człowieka, który jest w tym wszystkim zanurzony i siedzi na koniu, ale ten koń jest na bieguna, czyli właściwie nie przesuwa się, tylko niby jedzie, ale się buja między jednym a drugim. Często właśnie tak jest, że więcej nam dany człowiek mówi o sobie nie przez to, co zechce powiedzieć, ale o to, jak się zachowuje, jak wygląda, jak się porusza, jak właśnie maluje, jeżeli ma talent taki. No i to jest właśnie bardzo interesujące, że właśnie tak bogaty jest ten materiał.
No to jest narracyjny taki. To jest cała tajemnica od brutowców. No właśnie.